Szanowni Państwo, dowiedziałem się, że... Las? Można... To ten las będzie wycinał, a czym ludzie będą oddychać? Smrodem? Już chcę odpowiedzieć, panie wójcie. Tak, niech pan Krzysztof sprostuje. Chcę sprostować. Panie Wojtku, na pytanie chcę odpowiedzieć dla pana. Suche drzewa, które padnięte przez wichurę... To będziemy jeździć. Przez wiatrołom... Proszę, ja panu nie przeszkadzam. A to ja nie będę się odzywał. Które są wiatrołomy, które wiatr powalił i tak dalej, które drzewa suche są, które nadają się do wycinki, można wycinać. I to dobrze, że bez pozwolenia. Tylko pod jednym warunkiem. Tutaj apel będzie do leśnictwa. Wycinać drzewa? Ja chciałem to powiedzieć. Ile tysięcy jest samochodów i spaliny, niespaliny, a drzewa to wszystko pali i wszystko po prostu ogółem zdechnie i to my też zdechniemy. Nie będzie po prostu czym oddychać na tym świecie. Panie Wojtku, nie zdechniemy. Nieprawda. Pan kłamiesz to. Jako? A czym? To idź. Jak będzie dym walić, całe te jak w kotłowni. Tak zwany smog. Jak smog. Taki smog. I po prostu nie będzie czym oddychać. Czym będziesz oddychał? Wejdziesz do pieca i popiołem będziesz oddychał? Nikt nie każe dla pana Wojtka oddychać popiołem. Ale jak z początku nakreśliłem, panie Wojtku, takie drzewa trzeba wycinać, a później świeże nasadzać.